drodzy bracia i siostry zgromadzeni w katolickiej katedrze. Drodzy bracia i siostry, przydatni ludzie, drodzy goście, pragnę pozdrowić was wszystkich obecnych. W szczególny sposób pozdrawiam osoby życia konsekrowanego. Pozdrawiam duchowieństwo księdza arcybiskupa seniora Damiana, wszystkich prezbiterów, diakonów, kapitule. Pozdrawiam wszystkie ludzie i stowarzyszenia. Pozdrawiam w szczególny sposób akcję katolicką, która dzisiaj obchodzi swoje święto. Pozdrawiam zespoły synodalne, komisje synodalne. Po prostu witam i pozdrawiam zgromadzonych gości. Moi drodzy, dziś uroczystość Chrystusa, która zamykamy rok wiary. Tak słyszeliśmy, tak o tym mówiono. Czy to właściwe określenie? Czy można zamknąć lub zakończyć rok wiary? Czy raczej nie trzeba przede wszystkim dziękować za to, że został przez papieża Benedykta ogłoszony, a przez papieża Franciszka potwierdzony, czego wyrazem była wspólna encyklika o wierze numer Fidei, napisana na cztery ręce, jak to obrazowo powiedział papież Franciszek. I wydaje się, że właśnie w świetle tej encykliki trzeba na nowo tworzyć podwoje naszego serca i serca całej kościelnej wspólnoty na łaskę i światło wiary. Tak więc niech aż do skończenia świata trwają, jak nas pouczył święty Paweł, te trzy: wiara, nadzieja i miłość. Z nich zaś największa jest miłość. Moi drodzy, w roku wiary doświadczyliśmy dynamiki i stabilności naszej wiary, stabilności i prawd. Wynika ona stąd, że są prawdami objawionymi, danymi nam do wierzenia dzięki Bożemu objawieniu. Są one niejako, te prawdy wiary, przechowywane we wspólnocie Kościoła, która od początku stoi na straży tego bezcennego depozytu. Depozyt ten ma szczególną formę kredo, które wypowiada Kościół od wieków na całym okręgu ziemi w niedzielę i uroczystości. Moi drodzy, nawet z własnego doświadczenia wiem, że elementem niestabilnym w przestrzeni wiary jest człowiek. Wszak jego wiara jest rzeczywistością ulegającą zmianom, nastrojom, perturbacjom, umocnieniu erozji, czasem nawet destrukcji. Moi drodzy, mówię to z troską, takim niepokojącym wyrazem niestabilności wiary jest obecne w niektórych środowiskach kościelnych, parafialnych szukanie nadzwyczajności, prywatnych objawień, intensywnych przeżyć duchowych, ekstremalnych emocji. Jezus, moi drodzy, przewidział takie sytuacje, że uczniowie będą chcieli ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego. I zaraz dodał, a nie zobaczą. Co więcej, postrzegł, powiedzą wam, oto tam, albo oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi.
Więc nie biegniemy za fałszywymi prorokami, którzy są zarzewiem zamętym, nawet wtedy, gdy każą nakładać czarny płaszcz z wizerunkiem Chrystusa i chcą go koronować na króla Polski, zapominając, że Jego Królestwo nie z tego świata. Bracia i siostry, nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Weźcie raczej do ręki Ewangelię, katechizm Kościoła katolickiego. Idźcie przed Najświętszym Sakrament, gdzie On jest naprawdę obecny jako źródło pokoju, miłości i miłosierdzia. W taki sposób umocnijcie waszą wiarę i uczynicie Chrystusa Królem waszych serc. Bo to w naszych sercach ma królować. Moi drodzy, przed dokładnie przed rokiem zawierzyliśmy Chrystusowi Królowi dzieło drugiego synowi Dawidzie z języka greckiego. Wzywaliśmy wówczas Jego Ducha, aby On sam był inspiracją naszych poczynań. I wiem, że to wołanie pomoc Bożego Ducha dla katolickiego Kościoła trwało nieprzerwanie w jego serca, w jego parafialnych wspólnotach przez ten miniony rok. I to jest jakby pierwszy akt, a zarazem owoc synowy, wytrwała modlitwa. Bardzo za nią dziękuję i nadal proszę, módlcie się wraz ze mną za nasz Kościół. Módlcie się także i za mnie. Moi drodzy, przed nami jeszcze wiele zjadanej pracy. Dlatego prosimy o Bożą pomoc i o Boże światło. Ale potrzeba nam także cierpliwej wytrwałości oraz wpływania Jego woli. Proszę was zatem, nie ustawajcie modlitwie za nasz Kościół, za tych, którzy pracują w zespołach synodalnych, komisjach, za sekretariat synodalny. Z Bożą pomocą, tylko z Bożą pomocą synod przyniesie błogosławione owoce i trwa. Drodzy bracia i siostry, codziennie się modlimy, może nieraz nie całkiem świadomie, o przyjście Królestwa Bożego, które powinno być upragnionym środowiskiem i przestrzenią życia ludzi wierzących. Więc dzisiaj, moi drodzy, uświęcie proszę. Ojcze nasz, który jesteś także na ziemi, gdzie Twoje imię święci nie tylko modlitwa, a Twoje królestwo już rój w słońcu jak drzewo, lecz milczy w ciemności jak ziarno, gorzkie jak sprawiedliwość i jak świętość twarda, i na skalę wschodzi wbrew nadziei. Ono wyrasta z ziemi, ono stępuje z nieba. Trudne dla nas jak wiara i niemożliwe jak miłość, która przychodzi tylko wszystko i nas woła. Sprawnie będzie ono pokusą silniejszą od chleba. I niech w nim ostatecznym kształtem stanie się Twoja wola, gdy wiara i nadzieja przyjdą. Moi drodzy, do tej modlitwy, która jest jakąś prawdą poetycką,
o Królestwie Bożym. Dzisiejsza Ewangelia opowiada prawdę, że Królestwo Jezusa i Jego panowanie to panowanie miłosierdzia, które daje uspokojenie i nadzieję nawet, sądząc po ludzku, po przegraniu życiu. Łotr z Ewangelii, którego Boże miłosierdzie dotknęło w ostatnim momencie jego życia, jako naszubienic, stał się dla wielu obrazem, ikoną, symbolem nadziei. I tak wszedł do historii chrześcijańskiej pobożności. Aż do tego stopnia, że dedykowano kościołowi rocznicę, jak na przykład ta na cmentarzu w Katowicach Zaborzu. Moi drodzy, umierający Zbawiciel jest żyjącym dowodem dobroci Boga i Jego życzliwości wobec człowieka. W tym obrazie spotykają się jakby dwa światy, Boża Sprawiedliwość i Boże Miłosierdzie. A krótki dialog między dobrym łotrem i Zbawicielem jest sygnałem i wskazaniem, jak powinniśmy świętować Dzień Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Bez triumfalizmu, pokory, pod krzyżem, który ze znakiem uchami stał się znakiem miłosierdzia, miłości i pojednania. Moi drodzy, prawda o Bożym miłosierdziu była mocno podkreślana przez ostatnich papieży Jana Pawła i Benedykta. Ale do apostołów Bożego Miłosierdzia możemy także zaliczyć kardynała Castella, który w swojej książce ostatnio wydanej pod tytułem Miłosierdzie napisał, że na końcu ostatecznie jest Boże Miłosierdzie. Pojmowane jako ostateczna granica zła. Świętując w tym duchu, przypatrujemy się prawdzie o Królestwie Bożym w kontekście naszego drugiego synodu. Uświadamiamy sobie, że nasz lokalny Kościół powinien coraz bardziej urzeczywistniać Królestwo Boże. Powinien starać się tym, czym chce uczynić jego założycie. Królewskie kapłaństwo zaczyna światła na świeczniku, miastem na górze. Zadaniem nas wszystkich, wiernych świeckich duchowieństwa i osób konsekrowanych jest tak działać, tak myśleć, by te obrazy Kościoła, za którymi kryje się bardzo konkretna treść, nie były przenośne czy poetycką fikcją. Tak powinniśmy postępować, żeby w świecie, w którym obecnie jesteśmy jako ludzie Królestwa Bożego, rozbłysło panowanie Boga przez posłuszeństwo człowieka, by urzeczywistniło się i ukazało duchowe Królestwo Boże, rządzone prawem miłości i konstytucją ośmiu błogosławieństw. W konfrontacji, w zderzeniu z jej trudnymi wymaganiami nie bójmy się krytycznych uwag i pytań pod naszym adresem, pod adresem Kościoła. Uwag i pytań, czy Kościół, to znaczy my wszyscy, dorastamy do tego, czym być powinniśmy. Nie obrażajmy się nawet wtedy, gdy takie pytania i uwagi płyną spoza kręgów eklezjalnej przynależności. I pamiętajmy, że nie tylko sprawiedliwie, ale i miłosiernie powinniśmy podchodzić w Kościele do grzeszników, a także tych poza Kościołem, przy pełnej jasności rozróżnienia
między grzechem a grzesznikiem. Potrzebna jest to mocna świadomość, że Kościół bez Caritas i bez miłosierdzia, bez miłości miłosiernej nie jest już Kościołem Jezusa Chrystusa. Dlatego aktualnie w roku wiary zawsze wołanie przyłóż nam wiarę jest zarazem wołaniem o pomnożenie miłosierdzia czynów. I Bogu dziękujemy za 25 lat cichego miłosierdzia czynów naszej archidiecezji Caritas. Te czyny są jeszcze pomnożone przez parafialne zespoły, ale także przez nas wszystkich, przez każdy czyn miłości i miłosierdzia. Moi drodzy, niewątpliwie człowiekiem, który urzeczywistnił w sobie i wokół siebie Królestwo Chrystusa, Królestwo prawdy, miłości, pokoju i sprawiedliwości, ksiądz Jan Macha, który niejako opatrznościową zbieżnością wpisuje się w drugi synod Kościoła katolickiego i pomaga nam odrzucić argumentem męczeństwa najgorszy zarzut, jaki Kościół może kiedykolwiek usłyszeć, iż nie czyni tego, co sam głosi. Moi drodzy, dzisiaj wspominamy tego kapłana diecezji katolickiej, który razem z innymi ofiarami czasów prześladowań w duchu miłości i miłosierdzia oddał swoje życie i służbie bliźnim. Zresztą nie tylko on. Za zgodą Stolicy Apostolskiej możemy dziś oficjalnie rozpocząć proces beatyfikacyjny księdza Jana Machy i niejako uczynić go duchowym uczestnikiem drugiego synu. Swoje synodalne wody ksiądz Jan Macha wypowiedział jasno: życie trzeba poświęcić, trzeba je dać bliźnim, szczególnie w sytuacji, gdy znikąd nie przychodzi ratunek. Wtedy szczególnie Kościół jako przestrzeń Bożego Królestwa powinien stanąć przy człowieku z dobrym słowem i pomocną dłonią, z modlitwą, jak to uczyniliśmy w odniesieniu do naszych bliźnich na dalekich Filipinach. A kiedy, moi drodzy, ludzie sięgają, a wydaje się, że tak się dzieje coraz częściej, kiedy ludzie sięgają po arsenał nienawiści, wtedy Kościół powinien zwyciężać bronią miłosierdzia. Obyśmy wszyscy, zarówno duchowni świeccy, jak i osoby życia konsekrowanego, obyśmy zapamiętali to wskazanie płynące prosto z serca Ewangelii i dzisiejszej uroczystości. Bracia i siostry, powtórzmy na koniec proste wołanie, prośbę dobrego łotra. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego Królestwa. Moi drodzy, wiemy, że Jezus przyszedł do swojego Królestwa. Dlatego uprawnione jest wołanie: Jezusie Chrystusie, Król Wszechświata, wspomnij na nas. Wspomnij na Twoich uczniów, doświadczanych i prześladowanych w tak wielu miejscach świata. Wspomnij na tych, którzy żyją w zewnętrznej wolności, popadli w niewolę, uzależnień i grzech. Wspomnij na rodziny, które rodzą życie i dają życie duchowe swoim synom i córkom. Wspomnij. Wspomnij na tych, którzy nie mają pracy i wystarczając
Jezus osudził. Wspomina młodych, którzy nie potrafią identyfikować się z ojcowizną, ojczyzną, bo stracili cierpliwość. By nie opuszczali dom rodzinny i dom kościoła. Wspomina chorych, którzy są pozostałymi samym sobie i doświadczają solidarności i pokoju, zwłaszcza pomocy swoich dzieci i rodziny. Wspomina Twoje słynne kapłanów, którzy cierpią dla spraw Twojego Królestwa. Wspomnij i na nas, i wszystkich ludzi, i daj nam Twoje miłosierdzie. Wspieraj nas, Panie, w każdym życiu. Osłaniaj tarczą Twojego imienia, byśmy się pod jarzmem rozpaczy nie schylili, byśmy nie upadli niżej swego cienia. Spłyń żywym światłem na ludzkiej jałowce, co schronu w jałowym nieprawości Bożej. Nie daj nam ślepym zbłądzić na manowce, lecz wskaż nam drogę dobra Twoich, Boże. Jezusie Chrystusie, Królu Wszechświata, nie daj nam zmłoki na manowce, prowadź nas, nasz Kościół i dzieło Twojego Syna, światłem Twojego Ducha, byśmy budowali w Kościele Twoje Królestwo, Królestwo prawdy i życia, miłości i pokoju, Królestwo miłości.